Zaczniemy dzisiaj od medytacji z mantrą, dlatego że ja tutaj dzielę się z Wami moim doświadczeniem i tym, co u mnie działa, i myślę również, że warto poznać różne sposoby medytacji, żebyście wiedzieli, co tak naprawdę jest dla Was dobre, dlatego że nie ma jednego dobrego sposobu medytacji, ale warto eksperymentować, poznawać i doświadczać różnych sposobów, żebyście wiedzieli, co potem w odpowiednim momencie dla siebie wybrać. Medytacja z mantrą. Czym w ogóle jest mantra? Mantra składa się z dwóch słów: man i tra. Man oznacza umysł, myślenie. Tra jest różnie tłumaczony, ale bardziej to jest narzędzie, jakiś pojazd, czyli tak jakby taki pojazd dla umysłu, narzędzie dla myślenia. I pochodzi oczywiście, tak jak wiecie, z buddyzmu albo z hinduizmu, a dla tych osób, które nie wiedzą, to właśnie się dowiedziały, ale również możecie, kiedy czujecie na przykład jakiś sprzeciw w sobie, że nie chcecie na przykład używać danego słowa z sanskrytu, to wtedy dobierzcie sobie jakiekolwiek inne słowo i zaraz więcej o tym. Dzisiaj dla ćwiczenia dam Wam dwie opcje mantry, która pochodzi z sanskrytu. Jedna mantra to jest satya. Satya oznacza prawda. I drugie słowo aham. I aham oznacza ja jestem. Jestem. Czyli te dwa słowa satya i aham. Możecie wybrać któreś z nich. Nie przywiązujcie uwagi tak bardzo do znaczenia, jak do samego brzmienia danego słowa. Zobaczcie, które jest Wam po prostu bliższe. Jeśli czujesz blokadę, żeby używać słowa, którego nie używasz na co dzień, wybierz sobie mantrę, która będzie Twoim słowem, które ma dla Ciebie znaczenie. Na przykład prawda w języku polskim albo w języku angielskim truth. Albo na przykład miłość, albo love. Cokolwiek, co ma dla Ciebie znaczenie i z czym czujesz się komfortowo. Ważna zasada jest taka, że mantra, jako słowo, które powtarzamy w myślach, jest taką jakby naszą kotwicą, do której wracamy w czasie medytacji. Czyli kiedy zamykamy oczy, zaczynamy powtarzać mantrę, to wtedy, kiedy mantra zaczyna nam uciekać i zaczynamy zauważać, że nasz umysł idzie w inną stronę, po prostu delikatnie wracamy do danej mantry. Druga rzecz jest taka, że mantra jest w umyśle takim delikatnie wypowiadanym słowem. Czyli teraz Wam zaprezentuję, o co mi tak naprawdę chodzi. Generalnie powiedzielibyśmy mantra. Ja używam słowa mantra, ale Wy tam dajcie sobie takie słowo, które wybraliście, tak jakbyśmy mówili bezpośrednio do drugiej osoby, żeby była słyszalna. Mantra. Spróbujcie ze mną. Mantra. Mantra. Ja mówię mantra, Wy wypowiadacie to słowo z daną głośnością, które sobie wybraliście. Mantra. Teraz spróbuj delikatnie obniżyć głos i mówić to samo słowo, tylko trochę ciszej. Mantra. Mantra. A teraz jeszcze obniż głos, tak żeby wypowiadać to jeszcze ciszej. Mantra. 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 I teraz jeszcze delikatniej, tak żeby to było bardzo subtelne. W Twoim umyśle. Bardzo subtelnie powtarzane słowo. Teraz poproszę Cię, żebyś zamknął lub zamknęła oczy i skupiła się tylko i wyłącznie na tym słowie.
teraz, kiedy będziesz gotowy lub gotowa, delikatnie otwórz oczy i zobacz, jak się czujesz. Teraz polecam Ci, żebyś zaplanowała lub zaplanował sobie dokładnie taką medytację, właśnie z tą mantrą, na jakieś 5 minut. Dzisiaj w ciągu dnia. Albo zaraz, po oglądnięciu tego filmiku. I zobacz sobie, jak to na Ciebie podziała. Daj mi znać w komentarzu.